To on zastąpił Emiliana Kamińskiego u boku Justyny Sieńczyło. Wszystko kilka miesięcy po śmierci aktora. Emilian Kamiński, gwiazdor, M jak miłość, i twórca teatru Kamienica zmarł zaledwie przed kilkoma miesiącami. Jego ukochana żona Justyna Sieńczyło musi jednak żyć dalej. Właśnie rozpoczęła całkiem nowy rozdział, wiadomo już, kto stanął u jej boku. Emilian Kamiński i Justyna Sieńczyło, historia związku. Sieńczyło była drugą żoną Kamińskiego i jego wielką miłością. Doczekali się dwóch synów, Kajetana i Cypriana. Mieszkali w Józefowie pod Warszawą. To właśnie tam, tuż po Bożym Narodzeniu 26 grudnia 2022 roku, Emilian zmarł w otoczeniu rodziny. Pogrzeb odbył się 4 stycznia 2023 roku, a ciało aktora spoczęło w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Justyna i Emilian dzielili razem nie tylko życie, ale też pasję i pracę. Wielkim dziełem aktora był Teatr Kamienica, który rozpoczął działalność w 2009 roku. Kamiński stworzył go od podstaw, od zbierania funduszy i materiałów, aż po prace budowlane. Kiedy jego zabrakło, jego żona musiała nie tylko poradzić sobie z żałobą, ale też zarządzać tą instytucją. Teraz w życiu Sieńczyło rozpoczął się zupełnie nowy rozdział. Gwiazda wkroczyła w niego z uśmiechem, poniżej szczegóły. Na co zmarł Emilian Kamiński? Długo nie było wiadomo, co było przyczyną śmierci Emiliana Kamińskiego. Wspominano tylko, że odszedł po długiej chorobie. Dopiero wiosną tego roku sama Sieńczyło zdradziła, co zabiło jej męża. Okazało się, że aktor zmarł przez nowotwór płuc. Zachorował dokładnie na dziesięciolecie teatru i okazało się, że jest bardzo groźnie. Nie będąc palaczem, miał raka płuc. Powiedział jedno, nie chcę, żeby ktokolwiek się martwił. Nie chcę, żeby ktokolwiek się nade mną litował. Nikt nie może wiedzieć, ujawniła wdowa po Emilianie. We wtorek 19 września odbyło się otwarcie nowego sezonu w Teatrze Kamienica. Na zdjęciach z wydarzenia zobaczyliśmy coś niesamowitego, poruszającego do głębi. Otwarcie sezonu w Teatrze Kamienica. Dziś po południu w sieci pojawiły się zdjęcia z uroczystego otwarcia sezonu Teatru Kamienica. Aby uczcić pamięć Emiliana Kamińskiego, w placówce otwarto scenę pod jego imieniem. Do tej pory nosiła ona nazwę elitarna i jest pierwszą sceną w tym teatrze. Teraz znajdą się w niej wszelkie pamiątki po aktorze, zdjęcia, rysunki, dyplomy czy nagrody. Zapalać słońce, to hasło mojego męża, które do tej pory przyświecało naszemu teatrowi i chciałabym, aby nadal tak zostało, gdyż dla nas to widz jest najważniejszy. Ten szczególny, jubileuszowy czas pełen będzie nie tylko nowych premier, ale również wspomnień o Emilianie. Jego pamięci dedykujemy każde z wydarzeń tego sezonu, a także scenę, która dała początek Teatrowi Kamienica, ogłosiła dziś Justyna Sieńczyło. Scena Emiliana to jednak nie wszystko. Wdowa po Emilianie nie musi sama dźwigać na barkach zarządzanie teatrem, dziś wiernie u jej boku stał syn Kajetan, który już wcześniej obiecał ojcu, że poświęci się działalności w jego teatrze.